Hej, hej! Przed Wami Bosowie Kartelu i druga część książki Niesłusznie Skazany. Książeczkę mam od wydawnictwa Love Book z premierą 8 lutego 2023 Mateusza Gostyńskiego. No i jak tu w książeczce mamy podkreślone, pieniądze potrafią zmienić naprawdę każdego człowieka. No i postacie dosyć mocno to podkreślają, nawet często. Dwóch bohaterów tutaj bardzo poróżniły, przy czym no jeden jakby tak nie zawahał się zabić drugiego człowieka, przy czym ten drugi widząc jakby tą sytuację, no niestety, ale dosyć mocno ją przeżył. Tą opowieść poznamy tak jakby z przejścia w czasie, z punktu widzenia postaci. Martinez dokładnie nam przedstawia te wydarzenia, żeby móc obecnie wytłumaczyć nam, co wpłynęło na relacje ich no w tym momencie, dlaczego nie są takie zbyt ciekawe. Oczywiście samym początkiem wydarzeń będzie tutaj wyjazd Jurka wraz z Patrycją. On wie i my też wiemy, że zataiła przed nim pewne wydarzenia i wręcz wymusza na niej wytłumaczenie się z dziwnego zachowania na granicy. Oprócz faktów, autor pokazuje nam relację, jaka się między tymi dwoma osobami nawiązała. No niewątpliwie każdy z nich chce, by to drugiemu uległo. No i niekiedy nawet uciekają się tutaj do ciosów poniżej pasa. Widzimy to jako grę, ale w sferze uczuć, które znamy, które wiemy, no to wiemy, że robią coś takiego, bo im po prostu na sobie zależy. Cokolwiek by się tutaj nie wydarzyło, do każdego należy mieć tutaj no raczej ograniczone zaufanie. Nie zawsze bowiem co mówią jest czystą prawdą, a to co robią bywa zmyłką lub grą jakby do przekonania tej drugiej osoby o swoich intencjach. Zawsze jednak podkreślają, że ludzie kartelu to ogromny przeciwnik i kiedy tylko zechce, to tak naprawdę każdego z nich mogą bardzo szybko unicestwić. Jak zatem dalej potoczą się ich losy, czy odważą się być ze sobą szczerym? No i przede wszystkim, czy da się uciec od przeznaczenia? Słuchajcie, może na początku już powinnam to podkreślić, że książka jest ewidentnie dla dorosłych. Posiada wiele wulgarności i wyuzdanych zachowań oraz niecodziennych scen łóżkowych. Jest jednak w tym coś takiego, co sprawia, że naprawdę no, wręcz nie można się od niej oderwać. Z pewnością bardzo łatwo przyswaja się tu wszystkie informacje, gdyż no, widzimy ich tu szczere słowa i niekiedy wiemy, z czym tak naprawdę się borykają, że zachowują się tak, jak się zachowują. Widzieliście duży druk, tylko przyspiesza czytanie, a koniec rozdziałów naprawdę jest z reguły pod wielkim znakiem zapytania. Jedno jest pewne, tam gdzie człowiek zauważa przyjemności, musi się liczyć z tym, że przegapi ich konsekwencje. No, według tej książki nie ma ludzi nieprzekupnych, tylko wszystko zależy od rodzaju owej zapłaty. Bardzo jestem ciekawa, czy Wy też tak myślicie. Także jeżeli macie ochotę po nią sięgnąć, weźcie najpierw, przeczytajcie część pierwszą, gdyż tu wielokrotnie mamy podkreślenie, odniesienie się do tego i do tej pierwszej części. Niekiedy są tu osoby, które właśnie kojarzą postać pewnego człowieka, gdzie wiedzą, że był niesłusznie skazany, wiedzą za co. I kiedy my będziemy czytać tylko część drugą, to tak naprawdę będzie to troszeczkę źle wpływało na nas, gdyż no, jakby to powiedzieć, będziemy wiedzieć, że oni wiedzą, ale my nie wiemy, co wiedzą. O, może to zabrzmi trochę sensownie, chociaż pokracznie. Także czytajcie ją po kolei, ale naprawdę jest tu co czytać. Te sceny łóżkowe są tutaj też naprawdę no nieźle. Każdy chce być tutaj ewidentnie samcem alfa, bez względu na płeć. Okej, ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej, hej.